Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Profi, kolejny odcinek z Wiedźmina. Kontynuujemy naszą przygodę Geraltem z Rivii. O, tutaj chyba była ta bujeczka. Wtedy? A może nie? Dobra, nie trzeba wskakiwać, można po prostu wejść. No i Triss, idź. O, tu będzie trzeba skoro. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. Ej, ciekawa informacja, że ten, że jak deszcz, to elektryczny. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem, jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przegnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego... Triss? Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Ta jest Fuck. Dla ciebie. Dobra, ciul. Geralt. I zwiędło. Chcę, żeby się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora! Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. Masz pierdol. A jen! Zabić ich! Bić odmięcio! Amatorzy. Uważaj, Triss! Już myślałem, nie? O-o. Żeśmy wpadli. No powiem, że tu przytulnie. No nie powiem, przytulnie tutaj. Ensid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No ładnie tu. No to wpadliśmy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Co ci chodzi po głowie, Geralt? Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Kurwa, znowu będę musiał ten brać i pikselować. Fuck. No i trzeba będzie pikselować, no dupa, no. Tu jeszcze nie, nie, tu już tak. Fuck, no i muszę pikselować, fuck!
Mogłem tego nie klikać. Geralta też tak rozbierzesz ten? Fuck. Mam oczy, jakby się spizgała. Ja pierdzielę, ale będę miał do obróbki tego. A dobra. No leży. Myślałem, że to na jutro muszę obrócić. No już pomizialiście się ten tego. Aha. Czuję, że to był zły pomysł. Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril. Tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Fuck, ale być do... No ja jebę. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Beknął. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie chędożenie. Dobra, możemy grać już ten? Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Mam przerąbane. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo... Drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Tak. Jak dobrze pójdzie, złapię królobójcę, nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Triss, naprawdę chcesz, żebym siedział przez 2 dni w karczmie? I pił z miejscowymi, gdy Leto próbuje przejąć kontrolę nad Skojatel? Nie! Ale co potem? Co jeśli Jorvet wyśmieje twoje rewelacje, powie, że Leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać? A więc jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem?
Nie, no nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorwecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. No i spoko. To przejść nie możesz. Geralt? Geralt! A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no. Siemano. Ładna. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Dobra, gra się zapisała. O, coś mogę jeszcze zebrać. Dobra. Idziecie? Mam z nimi gadać? Okej. Co jest, Geralt? Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze Skojatel. Puściłem chłopaków do lasu. Bez szans. Drzewa rosną zbyt gęsto. Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Moi ludzie znowu widzieli królobójcę. On wie, że tu jesteśmy, a mimo to nawet nie próbuje uciekać. Jakby na coś czekał. Pora na nasz ruch. Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy. Puściłem... Powiedz moi... Pora. Loredo ma zamiar załatwić Skojatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorwet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Silą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Może. Przesłuchałem zastępcę Jorweta, Ciarana. Gdzie jest ten skurwiel? Zdążył już chyba przybić do Wyspy Jabłoni. Też tam byłem, Vernon. Przypomniałem to sobie dzięki Ciaranowi. Byliśmy tam z Yennefer. Poświęciła życie, żeby mnie uratować. Przypomniało ci się też, jak się tam dostaliście? Dzięki Ciri. Ciekawe. Ciekawe. Taki szpicel jak ty nie wiedział, co się działo ze mną przez 5 lat. 5 lat, Roż. Przez ten czas można by obalić królestwo. Po pierwsze, obserwacja martwych wiedźminów nie należy do moich obowiązków. A po drugie... Mów. Nie opieram się na niepotwierdzonych pogłoskach. Ja nie mam nic innego, dlatego powiesz mi wszystko. Niezależnie od tego, co myślisz na ten temat. 3 lata temu Fen prowadził dochodzenie w sprawie zaginionych ludzi. Ktoś porywał młodych w wieku od 10 do 20 lat. Sprawa zdechła, bo nikt nie chciał zeznawać. Oprócz jednej kobiety, którą uznano za wariatkę, bo mówiła, że jej syna uprowadziły upiory dzikiego gonu. Dowiedziała się o tym od starca, który podążał śladem orszaku. Miał białe włosy i bardziej przypominał szkielet niż żywego człowieka. Na plecach nosił taki 2 miecze. Geralt. Dziki gon to zagadka. Rozwiązanie jej może przywrócić mi pamięć. Moim zdaniem o dzikim gonie dowiesz się więcej tylko od wariatów, bo nikt rozumny cię nie oświeci. A propos wariatów, może odwiedzisz ruiny, w których przetrzymywali psychicznie chorych? No super. Małe miasteczko w leśnej głuszy. Terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam.
Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henseld Skedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Przypadek nie sądzę. Bywaj. Bywaj, Rosz. Dobra, idziemy. Mamy level w ogóle. Dałoby się medytację zrobić. Bohater. Magia raczej nie będziemy się zajmowali, tak samo alchemią. Weźmy sobie może to. Okej. Zapiszmy. Tu gdzieś żeśmy wpadli. Współcze ziele zawsze się przyda. Dobra, kliknijmy na mapę. Gdzie my mamy się dostać? Tutaj. Zajrzyjmy jeszcze sobie w dziennik. Dobra, idziemy do Zoltana. Myślałem, że to teraz jest zeskok kolejny. Oj. Tędy ten. Mam nadzieję, że już ich tutaj nie będzie tylu. No, niestety. No, i ta. Dobra, w tą stronę. No okej, już jesteśmy przy murach. Tylko. Wow. Wow. Nie zauważyłem tego. Dobra, powiedzcie mi tylko, gdzie tu jest jeszcze wejście. Cholera, no gdzie tu jest wejście, nie? No dobra, tu walczyliśmy, tu jest wejście. Okej. Okay. Schowajmy ten miecz. Otwórz. Widziałem, jak ty stoisz, znaczy śpisz na stojąco. Stoisz na śpiące, chciałem powiedzieć. Dobra, gdzie ten Zoltan? On był gdzieś tam, w tamtą stronę, gdzieś na rynku, w karczmie chyba. Ziółko. Jak lód z drewna. No spoko. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu.
Nie bójcie się! Mam żółwi kamień! Gryź piach! Ja. Śmieszny jest. Amatorzy. Centralnie znowu miałem wrażenie, że idą mi wpierniczyć, nie? Dobra, ja się z wami pożegnam, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, trzymajcie się, na razie.